10 najlepszych agentów KGB. Komitet Bezpieczeństwa Państwowego przy Radzie Ministrów Związków Socjalistycznych Republik Radzieckich to radziecki resort ochrony bezpieczeństwa Związku Radzieckiego, w tym kontrwywiad w sprawach cywilnych i wojskowych, wywiad w sprawach cywilnych. Jedna z dwóch służb specjalnych Związku Radzieckiego. Stosował on inwigilację ludności, zwalczanie rzeczywistych i domniemanych przeciwników, KPZR, zwalczanie niezależnego biegu informacji i te podobne. To, że niektórzy byli źli, to nie ma wątpliwości, że opowiedzieć o nich trzeba, gdyż ich działalność była wyjątkowo efektywna. Zaznaczam, że opowiem nie tylko o bezpośrednich funkcjonariuszach samego KGB, ale również o NKWD oraz o służbach specjalnych państw podlegających rosyjskim Komunistom, w tym polskich służbach. Jakow bianski pułkownik bezpieczeństwa państwowego, wieloletni funkcjonariusz radzieckich organów bezpieczeństwa i wywiadu, m.in. dowódca grupy specjalnej JASzy. Do robotniczo-chłopskiej armii czerwonej wstąpił w marcu 1918 roku i do kwietnia 1919 roku dowodził oddziałem. Po powrocie do Związku Radzieckiego został mianowany szefem pierwszego oddziału do zadań specjalnych Wydziału Zagranicznego. Sprawując to stanowisko, wyjechał do Paryża, gdzie dowodził akcję porwania generała Aleksandra Kutiepowa. Mężczyzna z Paryża został przetransportowany do Hawru na statek rosyjski. Według jednego źródła statek ten przewoził go do Leningradu 3 maja 1930 roku, nieprzytomnego pod wpływem środków odurzających, a 5 maja dostarczono go do więzienia NKWD w Moskwie, gdzie zmarł. Nie odzyskawszy przytomności Według innego źródła Transportowany statkiem zmarł na morzu czarnym W pobliżu Noworosyjska Agent Sierymbiański Uczestniczył w czystkach stalinowskich oraz w II wojnie światowej. Pracował do października 1953 roku, kiedy został aresztowany wraz ze swoją żoną i osadzony w więzieniu. Oskarżono go o spiskowanie z Beriu oraz planowanie wymordowania prezydium Komitetu Centralnego. Jakow Sierymbiański zmarł w więzieniu podczas przesłuchań w 1956 roku. Pośmiertnie został zrehabilitowany. Nikołaj Jerzow, szef NKWD w latach 1936-1938, ludowy komisarz bezpieczeństwa państwowego. Jego nazwisko stało się synonimem stalinowskiego terroru. Ze względu na okrucieństwo i niski wzrost otrzymał przed krwawy karzeł, jeden z głównych wykonawców polityki masowego terroru w Związku Radzieckim. Wydał niesławny rozkaz numer 00447 zarządzający masową likwidację elementów antyradzieckich. Na mocy tego rozkazu od sierpnia 1937 roku do września 1938 roku wydano zaocznie ponad 700 tysięcy wyroków śmierci. Służby jeżowa umożliwiły Stalinowi pozbycie się opozycji partyjnej oraz tych których Stalin podejrzewał, że mogą zagrozić jego panowaniu. W efekcie represji życia pozbawiono 3 z 5 marszałków Związku Radzieckiego, 14 z 16 dowódców armii, wszystkich 8 admirałów, 60 z 67 dowódców korpusów, 136 ze 199 dowódców dywizji, 600 z 900 generałów. Ludowy Komisarz SW Nikołaj Jerzow wydał także rozkaz NKWD nr 00485 dotyczący ludobójczej operacji

Antypolskie rozkazy 447 i 485 skutkowały śmiercią wielu tysięcy Polaków, co kilkukrotnie przewyższyło liczbę ofiar od zbrodni w Katyniu w czasie II wojny światowej. Kiedy Stalin uznał, że należy ograniczyć terror, Jeżow zaczął zwolna tracić wpływy. W kwietniu 1939 roku zniknął z ludowego komisariatu, został poddany torturom, w wyniku których przyznał się do rzekomego spisku mającego na celu zabicie Stalina i całego bolszewickiego przywództwa. Zarzuc Wrócono mu również działalność szpiegowską na rzecz wywiadu polskiego i niemieckiego. Obwiniono go także o homoseksualizm. Był to jeden z nielicznych punktów aktu oskarżenia, do których się przyznał. W temnym procesie jeżowa skazano na śmierć przez rozstrzelanie, a wyrok prawdopodobnie wykonano 4 lutego 1940 roku. Nikolaj Chochłow, kapitan Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Jego pierwszym celem miał być Grigori Siergiejowicz okołowicz Postępy w przygotowaniach Chochłowa nadzorował samowczesny naczelnik pierwszego zarządu głównego Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego. Wśród instruktorów był m.in. mistrz Związku Radzieckiego w judo i pięciokrotny zwycięzca wszech związkowych turniejów w strzelaniu z pistoletu. Po przybyciu do Frankfurtu. W lutym 1954 roku, gdzie przebywał Okołowicz, Chokłow zjawił się pod jego drzwiami i zamiast oddać strzał ze specjalnego pistoletu w kształcie paczki papierosów, oznajmił mu, że jest z Ministerstwa Bezpieczeństwa Wewnętrznego i ma rozkaz go zabić, lecz nie chce go wykonać. Wkrótce oddał się w ręce amerykańskiego wywiadu i po jakimś czasie wystąpił na konferencji prasowej, wyznając wszystko, co wiedział o planach zamachu na Okołowicza i innych ludzi. Spośród innych są wiejskich szpiegów, którzy uciekli na zachód, był jednym z pierwszych, którzy upublicznili najpilniej skrywane tajemnice programu zabójstw, jakimi kieruje Kreml. Zdradę mu nie wybaczono. 15 września 1957 roku podczas konferencji we Frankfurcie podano mu napromieniowany tal i tylko wysiłkom amerykańskich lekarzy wojskowych zawdzięczał ocalenie. Ten nieudany zamach spowodował, że Chochłow stał się sławny, jak za czasów zimnej wojny, po swojej ucieczce do Ameryki. Sławomir Jan Petelicki, oficer wywiadu Departamentu I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, pełnił służbę za granicą w placówkach dyplomatycznych jako dyplomata Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w Wietnamie Północnym, w Chinach, w Konsulacie Generalnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w Nowym Jorku, gdzie pod przykryciem atasze konsularnego i wicekonsula Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej był rezydentem o pseudonimie Wan. Prowadził tam działalność wywiadowczą, inwigilując główne środowiska polonijne. Do osób, które rozpracował Petalicki, należą m.in. Zbigniew Przedziński, Jan Nowak Jeziorański, Jerzy Mrożkowski czy Bolesław Wierzbiański. W 1983 roku Petelicki został skierowany na placówkę wywiadu do Sztokholmu, gdzie kierował rezydenturą pod przykryciem pierwszego sekretarza ambasady PRL. Zajmował się głównie inwigilacją emigracji pomarcowej i solidarnościowej. W dniu 13 listopada 1990 roku z polecenia premiera Tadusza Mazowieckiego, ministra spraw wewnętrznych Krzysztofa Kozłowskiego i po akceptacji przez prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego, podpułkownik Petelicki objął dowodzenie niejawną grupą reagowania. Operacyjno-manewrowego, funkcjonującą jako jednostka wojskowa 2305. Była to jedna z najlepszych jednostek w tamtym czasie, dziś zresztą taka pozostaje. Był specjalistą od dalekiego rozpoznania i dywersji. Brał udział w wielu tajnych operacjach zagranicznych. Jest to właśnie ten sławny Grom. Sławomir Petelicki zmarł 16 czerwca 2012 roku w wyniku rany postrzałowej. Został pochowany na cmentarzu wojskowym na powązkach. Jego śmierć budzi wiele kontrowersji, ale czego się spodziewać po człowieku z taką przeszłością? No musi budzić wątpliwości. Aleksandr Paniuszkin, ambasador Związku Radzieckiego w Stanach Zjednoczonych, służbę w organach bezpieczeństwa i wywiadu rozpoczął w październiku 1927 roku w zarządzie politycznym. Zajmował różne stanowiska w tej instytucji, m.in. jako szef Wydziału NKWD, m.in. pod koniec lat 30. był szefem Wydziału III Specjalnego NKWD, zajmującego się przeszukaniami, aresztowaniami i obserwacją. Na początku 1953 roku przeszedł dodatkowe przeszkolenie w Szkole Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego. Na tym stanowisku osobiście zajmował się m.in. przygotowaniami do zamordowania przez Nikołaja Chochłowa Siergiejowicza Okołowicza, o czym opowiadałem jednego z liderów organizacji NTS na terenie Niemiec Zachodnich. Osobiście nadzorował także szkolenie innego zawodowego zabójcy Bogdanas Staszynskiego, który dokonał zabójstwa lwa Rebeta. Paniuszkin odszedł ze stanowiska szefa PSG w 1955 roku. Bohdan Staszyński, przed chwilą wspomniany zresztą oficer KGB, zawodowy zabójca Ukrainie, zwerbowany przez KGB w wieku 19 lat podczas studiów na Uniwersytecie Lwowskim. Wyróżnił się wykryciem zabójstwa Jarosława Hałana. Trzy lata później, w 1954 roku, zgodnie z dyrektywą biura politycznego KCK PZR, generał Aleksandr Szelepin zlecił mu dokonanie zabójstwa jednego z głównych teoretyków ukraińskiego ruchu narodowego, Uwa Rebeta, mieszkającego wówczas w RFN. Zamachowiec został wyposażony w pistolet nabity ładunkami kwasu pruskiego oraz tabletkę z antidotum, która miała chronić go przed działaniem trucizny. Trafienie ofiary w twarz wywołało objawy zbliżone do ataku serca i uniemożliwiło praktycznie prawidłowe wykrycie przyczyny zgonu. Staszyński zabił Rebeta 12 października 1957 roku. Kolejnym powierzonym mu zadaniem była eliminacja lidera nacjonalistów ukraińskich Stefana Bandery. Choć pierwsza próba zamachu nie powiodła się, Staszyński pomimo coraz większych obiekcji wykonał zadanie w Monachium 15 października 1959 roku. Nadano mu za to order Czerwonego Standaru, który otrzymał z rąk wczesnego przewodniczącego KGB generała Aleksandra Szelepina trzecią jego ofiarą miał być Jarosław Stećko odpowiedzialny za rzeź wołyńską. Mówiłem o tym, że rzezi dokonały oddziały Bandery, jednakże Bandera nimi nie dowodził, bo przebywał wtedy w obozie koncentracyjnym, choć nie ma wątpliwości, że gdyby tylko tam był, to na pewno by poparł te działania. Stećko był jednym z dowódców rzezi. Staszyński, który w tym czasie poślubił Ingepol, Pol, z NRD zdecydował się za jej namową złamać rozkaz i 12 sierpnia 1961 roku zgłosił się do Amerykanów w Berlinie Zachodnim. Osądzony i skazany w 1962 roku na 8 lat więzienia, po kilku miesiącach został zwolniony i wywieziony do Stanów Zjednoczonych, gdzie jemu i jego żonie nadano nową tożsamość.